Siemka moi drodzy, z tej strony Szagon i chyba najwyższa pora kontynuować wreszcie naszą serię Blood. Już przez dłuższy czas nie było żadnego odcinka, a przed nami sekretny level. It's my way on the highway. Dobra, kontynuujemy, sekretny level przed nami, level zwie się House of Horrors, czyli Dom Horrorów. Dwa zombiaki na dzień dobry. O ile z tego co mi wiadomo, jest tu 5 sekretów. Chodź tutaj. I chyba sobie ponawalamy troszeczkę, kochani, Stomigana w tym odcinku. Ale to zaraz. Z tego względu, że po prostu mało jest ammo do shotguna. Ale póki co jeszcze troszeczkę mamy. Ty, on sobie otworzył drzwi. To nie był dobry wybór z jego strony. No dobra, jeden padł, tam gdzieś powinien być drugi. Chodź. Przestań mnie obijać, koleś. Nie, tylko jego brakowało. Dobra, jego mamy z głowy, to jest ok. Teraz mogę się skitrać tu z powrotem. Ci to mają kurde HP, masakra po prostu. Strzelałem prawie wszystko, na jednego, a tu jeszcze jest drugi. Dobra, chyba pierdyknę mu z tego. No. Niezawodna broń. Uwielbiam ją po prostu. Wspaniała, to jest broń, nie zapomnę jej nigdy. Pozdro dla kumatych, ale... Tutaj powinien być sekret. Przygotujemy sobie shotguna, dlatego że... O, tu powinien być kultysta? Nie ma go. Nie narzekam. Oh yeah, duża amunicji do Tommy Gunna. Mimowie, mimowie. Pragnę przypomnieć, że nasza postać nadal nie lubi mimów. Jakiś quick save, co nie? By się przydał. Ciach, ciach. Jaraj się. Zjarał się. Over the lips. Ach, który jebanie. Dobra, tutaj pokażę wam, co jest za winklem. No właśnie. Dlatego też prześlemy im niespodziankę i przygotujemy się na napierdzielanie tych, którzy przeżyli. Co jest? Wszyscy żyją? Ale jakiś tam damage dostali. Pokaż się. Dobra, na ciebie nie będę marnował amunicji. Tommy Gun fajna broń, ale... Niestety, kochani, jest strasznie ammożerny. Po prostu... Niesamowicie ammożerny. Siema. Zaraz, ty! No, on poszedł na drugą stronę. Tam jeszcze jakiś się kręcił. What the fuck? Tutaj są zombiaki jakieś, z tego co mi wiadomo. I chyba muszę po raz kolejny przełączyć się w tryb oszczędzania amunicji. Czyli widły w dłoni i ogień. Woohoo! Big save.
Tu jest doktor's bag, ale ja jeszcze mam swój. Nawet pełniuśki. Także zostawię go na później. To jest... O, to tu ciągnie. Dobra, jeszcze jeden quick save nie zawadzi. Amunicja. Tutaj jest ten żółty znak, ale to do niego też wstąpimy później, bo tam będzie sekret kolejny. Także tam zaraz... Ej, no co jest? Podejdzie tu bliżej? Idą, dobra. Idą. To ja ich przywitam należycie. Śmieszne takie było? A, wyrwało go z butów. Możesz wy... Musiałem zużyć doktor Zbega. Dobra, tutaj. Tu jest jeszcze taki, może nie sekret, ale łatwo to przeoczyć. O. O. Dwa full drummy of bullets. Czyli w skrócie chyba ze 200 amunicji do Tomigana. Tu nic nie ma. Mały quick save. Co jest? Co to był za dźwięk? O, ale tu ciągnie, masakra. Prąd jest niesamowity. Wszystkich utłukło. No, teraz będzie potrzebny to migan. Ale mnie ubili, no. Strasznie, kończy mi się pancerz. Pozwolicie, że... No... Wykaraskam się tam z powrotem. Dlatego, że tutaj jest Life Essence. Który pozwolę sobie wziąć. No ale dobra, tutaj jest jakiś wichajsterek. Przed przełączeniem którego oczywiście standardowo quick save. Wow. Nice. Zaraz, under construction. Tak. A nie, tam jest... No dobra, to quick save. I tu jest ta winda, to... Pyk. Bangarang! Przyjedzie jakiś? Przyjechał. Dobra, jedziemy na dół. Bo chyba kogoś zgniotłem. Żryj gruz. Dobra. No dobra, jest okej. No to ciśniemy dalej. Jaki tu prąd jest, masakra. A i tutaj będzie chyba ten trudny moment. No. Tutaj na szczęście już tak nie ciągnie. Dobra, albo może z tego raczej. To był lepszy pomysł. On się jara, czy nie? Bożeż wy kurwa. Dobra, quick save. Doctor's bug po raz kolejny. Jeszcze jeden quick save, bo pewnie tutaj zginę. Dobra, Tommy Gun i jazda. Wo. Dobra, to trzeba wczytać. Aha, okej. Przepraszam za to małe uchybienie. One more time. O. A ty dostaniesz z flarownika. Tak dla odmiany. Dobra. Czemu nie mogę wziąć tego? O, jest diving suit.
Dobra, quick save. Tutaj zginę, ale przynajmniej ogarnę, co się dzieje. Ja pierdzielę, masakra. Dobra, kochani, uporałem się z nimi, ale straciłem całą amunicję do napalm launchera. I w cholerę doktor zbaga. Ale miejmy nadzieję, że będzie tutaj jakiś kolejny po drodze. Tutaj z tymi najbardziej chyba wnerwiającymi pajacami. Też jeszcze jeden to jakiś pływa. Dobra. Tutaj trochę amunicji po nich się zostało. Ten diving suit to on się kończy? Nie, a nie, skończył się właśnie. O cholera. To niedobrze. No dobra. Także jedziemy. A tych drzwi się nie da otworzyć? Ten nie da rady, nie? Co jest? Gdzie jestem? A. Coś tam się chyba machnęło, ale... Nic, nieważne. Jedziemy. Quick save. Jedziemy dalej. Już się topi, no. Oczywiście w cholera amunicji zmarnowane. Na jakichś gówniaków. Powiedzmy, że shotgun niech będzie. Robi się niefajnie, kochani. Co ja tu mam zrobić? No, świetnie, świetnie. Po prostu zajebiście, no. Dobra, jeszcze jeden quick save. No tak. Ten niezniszczalny. Dostał. Okej. Quick save. Żeby nie trzeba się było z tym gównem męczyć jeszcze raz. Naprawdę strasznie mnie irytują te. Nie wiem nawet co to jest. Oho, już się topi. Dobra, tu są same zombiaki, więc może jakoś dam radę w dynamicioch. I pach. Dobra. Ci żyją pod tą wodą? Oczywiście, że żyją. Dostali dynamitem po łbie, ale nic im nie jest. Oczywiście trafić się tego nie da. No nie. Wystrzelam po prostu. Dobra, to chyba już wszyscy. Jest niepojęte, kochani, żeby... Jeszcze jeden! Żeby po dwóch dynamitach zombiaki jeszcze żyły. No ale no okej, niech będzie. Tam jest troszeczkę amunicji do shotguna, tu parę dynamitów. Z HP jest marnie. Flarownik. Flary. Quick save. Teraz musimy iść tędy. Dobra, tutaj chyba wszystkich wytłukłem. To jest... Dobra, jest klucz. Zaraz. No nie wierzę. A ty co? Oczywiście nie da się go trafić. Pójdę jeszcze raz, bo... No nie, cholera musiała wpaść do tej wody przecież. Dobra. Teraz na speedzie trzeba... się stąd wydostać. Przecież zaraz się zacznie topić. O!
jakoś fartem zdążyłem. Dobra, mam klucz. I nic więcej. Quick save. Tommy gun. Akimbo. To jest life essence, chociaż tyle. Tu i będzie... O ja pierdola. Nie, no dobra, trzeba ich w takim wypadku wabić po jednym. Chodź następny. Patrzcie. No i po doktor z bagu. Chodźcie tu. Idą czy nie idą? Dobra, quick save. I jest lipa. O! 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 A! Oh yeah. O, jak mi tego było trzeba. Quick save z miejsca. Ty! Nie no, wezmę. To straciłem jednak dużo HP z głupiej nieuwagi. Gdzie ty jesteś? Dobra, do 3 razy sztuka. No, zajebiście, teraz straciłem najwięcej. Ale już jebie mnie, to gram dalej. Nie, no, bez przesady. Bez przesady. Potrzebny mi pancerz. I to jak najszybciej. I tak zdąży strzelić. To jest po prostu oczywiste. Chyba, że... spróbowałbym tego. Cholera amunicji poszło, oczywiście jak zwykle. Quick save, bo nie wiem co tu będzie, nie pamiętam w ogóle. No, oczywiście, dobra. Może inaczej. Dobra, kochani, jestem z powrotem. Wyobraźcie sobie, że jeden celny strzał z, wiecie, alternate z larownika. I podejrzewam, że tutaj żywy jest chyba tylko już jeden. No. Czy drugi jest jeszcze jakiś żywy? Chyba nie. Quick save w takim wypadku. Tylko tutaj jest kolejna ekipka tych kretynów. Chodź. Dobra. Gdzie? Żadnego dynamitu. Aha, okej. Okay. Jakiś life essence tutaj wypadł? Jest jeden. Jest drugi. Kurwa! Żyj, gruz. Quick save. Quick load. No nie, po prostu to jest masakra, ile ich tu jest. Już nie wyrabiam, kochani, naprawdę. Nie wiem, czy tu nie było gdzieś, kurde, takiego pęknięcia w ścianie, dzięki któremu można się było przedostać na drugą stronę. No w każdym razie to są same zombiaki. Chyba tak, dobra. Ło! Kiedy ja save'owałem? A, tu, dobra. Chyba trafiłem.
Następny. Dajcie Life Essence, naprawdę mi się przydał Life Essence. Bez kitu. Quick save. Z tego co pamiętam, tutaj jest kolejna porcja gówna. O! No właśnie, takiego gówna. Dokładnie jakiego spodziewaliście się. No? Mają zdecydowanie więcej HP niż zwykli kultyści. O, ten jeszcze tutaj się przytelepał. No dobra, chodź. Widzę, tam jakaś amunicja leży za ogniskiem. Nie wiem, czy to jest dynamit, czy to jest amunicja do strzelby. Dobra, ten ogień chyba jest zimny. Nie parzy. Amunicja do strzelby. No okej, okay, może być. Nie pogardzę. Quick save, bo nie wiem czego tu mogę się spodziewać. Ze ścianą zresztą jak zwykle. No dobra, widzicie? Dokładnie. To miałem na myśli. Chodź, chodź. Co on jest, kurwa, Robocop? O, to... Chyba sobie żartujecie. Nie wiem, z dynamitem w takim razie. Dobra, już nieważne. Dynamicik. I... fire! O! Chyba ich trochę przememłało. Quick save. Tu jeszcze siedzi czterech, dobra. To jeszcze jeden dynamit. Z tym, że tym razem rzucony ze znacznie mniejszą siłą. Dobra. Ała. Quick save. Kurwa, no jeszcze ich tam jest pełno. Dobra, to jeszcze jeden dynamit w takim razie. Oczywiście musiał mnie trafić. Dobra, robimy Geronimo. O kurwa. Nie ma opcji. Trzeba ich tu zwabić. Drugi się chyba czołga. Nie, to jest broń. Dobra, idzie. Idzie, idzie, idzie. Jest tam jeszcze jakiś? O, life essence, life essence, life essence, life essence. Okej, okej. Dobra. Safe! Tak naprawdę to... Kurwa, się wystraszyłem. Przestań się ryć, tylko dawaj amunicję do Tomigana. O tak, 400 amunicji. No, popieram. Nie, ten guzik. To jest cmentarz. Jakoś tu wyjątkowo pusto jest. Dobra, z wami to chętnie sobie poradzę.
dawaj, dawaj, dawaj. Come on, wzdychaj, dobra. Tutaj powinno ich wyleźć z tej wody jeszcze więcej. A zresztą. Tak staną, ale teraz będą padać na strzała, że tak powiem. Tylko ten jakoś się uchował. Dobra. Jeszcze jeden. O jeez. O. Life essence. Okej. Jest quick save, bo nie wiem, czy to jest jakiś kwas, czy woda, co to jest. Aha, nie, nic tu nie ma. To jest po prostu jakaś breja. Flary. Tutaj jest kolejny sekret, widzicie te groby, tamten jest taki ciemniejszy niż cała reszta. Klikamy na niego i proszę bardzo, live seed. Tego nam było trzeba, co nie? Dobra. Tutaj zerknę, co jest za winklem. Czy jest bezpiecznie, czy niebezpiecznie? No powiedzmy, że sobie piknę te beczułki. Gdzie ja teraz tędy uzyskałem dostęp? Aha, okej, okej, świetnie. Świetnie, kochani, dokładnie tutaj chciałem wrócić. To wiecie, to jest niedaleko początku etapu. Na ten niebieski znak, kiedy klikniemy, otwiera się kolejny sekret tutaj, który daje nam pancerz. A pancerz to jest coś, co nam się teraz cholernie przyda. Nie będziemy tacy papierowi, jak to było do tej pory, także... Quick save i jedziemy powoli dalej. Otwieramy drzwi i na drugim widoku patrzymy powoli, żeby to nie zgnietło. Patrzymy powoli, co jest dalej. Bezpiecznie jest? No niezbyt. Chyba sobie przygotuję w takim wypadku dynamit. Quick save. O, ale fail. Quick load. W takim wypadku. Może inaczej, rzucę tam. Teraz jakiegoś powinienem mówić. Dobra. Ten będzie się napierdzielał teraz z tym. Ła, bez takich. Just give me some space, man. A ty co? Zdychaj, quick save kolejny. Nie wiem, czy się nie przeliczyłem trochę z tym extra crispy. A ten co, nie strzaił się, że ktoś mu skoczył przed ryjem? Ale fail. Nie strzaił się, że ktoś mu strzelił przed ryjem? Ciekawe, czy się strzaił, czy się strzai, jak ktoś mu strzeli w ryj. Skapnął się, no dobra. TNT! O, przyda się, jak najbardziej. Chociażby do wysadzenia tego shitu. Tutaj będzie znowu trudno, z tego co pamiętam. Gdzie ja tu mam dostęp? Aha, tu mam fajny dostęp do początku etapu, już w ogóle takiego przed początku etapu. Tutaj pewnie będzie pełno tych frajerców. F7 może tak. Aha, odszurzanie, deratyzacja, zapomniałem o tym. Cyk. Trafiłem, dobra. Deratyzacja complete. Tu jakieś pierdoły stoją. Dobra, teraz dekultyzacja. Kogoś tam powinienem upierniczyć. Tutaj jest kolejny sekret, a mianowicie
Gonzo Kimbo. Quick save i czyżby Geronimo? Zobaczymy, jak tam sytuacja stoi. Nie, nie będę się tam pakował, kochani, bo... O, tak! Napalm Launcher. Nie będę się tam pakował, niech sobie przeleci to. Niech sobie po prostu przeleci to Akimbo, bo... Wolę ostrożniej, że tak powiem. Come on. O nie. No dobra, straciłem trochę amunicji. To mogło się bardzo źle skończyć. Ten zombiak jest trochę irytujący, wam powiem. Wstawaj, bo jak leżysz, to cię ciężko trafić. Dobra. Ten zdechł, czy... Jeszcze chcę coś powiedzieć. Dobra, no. No. Tutaj, z tego co pamiętam, jest... Evil. Bo ich tam pełno stoi. Ale zaraz coś wymyślimy. Lekarstwo na ten ból. Proszę bardzo. Bang! In your face, biatch! Ej, no wszyscy żyją, what the fuck. Dobra. Ja pierdolę. Co on jest, kurwa, roboto? Nie, no dostał już chyba z 5 hitów. Life Essence. Jest tam ktoś jeszcze? Jest jeden fanatyk, goddammit. Zaraz mu damy. Fanatyzm. Dobra. Dzięki wybuchów mi się podobają w tej grze. Naprawdę są takie real. Tu Life Essence się jedno zapodziało. Chcę wrócić jeszcze na początek etapu przez ten mały skrócik. A dlaczego? Dlatego, że jak pamiętacie... Zaraz. Nie tu w ogóle, co jest? Tutaj, no. Dlatego, że jak pamiętacie, tu gdzieś było... Kurde, już sam zapomniałem gdzie. Nie wiem, czy nie w tym sekrecie. Nie w tym sekrecie. Gdzieś tu był Doctor's Bag. Tutaj chyba, nie? Nie, tu gdzieś w tym całym... Dam sobie łapę uciąć, że gdzieś tu był Doctor's Bag. Czy na samym początku etapu? Nie, tam na pewno nie. Ej, albo mam... jakieś dziury w pamięci, albo... Ej, no serio nie było to Doctor's Bag'a? Szkoda, bo tylko 21 jak jest. Ale dobrze, chociaż że jest trochę tego pancerza jeszcze. 80. Aha, jeszcze jedna rzecz. Before I forget. Ostatni sekret jest tutaj. Może sobie to po prostu wśkiknąć. A, tu jest Doctor's Bag. A, co za mnie za imbecyl. Właśnie pamiętałem, że gdzieś jest jeszcze jeden Doctor's Bag. No dobra, po prostu moja pamięć ześwirowała. Quick save. Co tutaj będzie w tej dziurze? Zaraz, tu jest? Czy tam jest po prostu... Co jest tutaj? Aha, tu jest wejście do tego. Nie wiem, tam się po prostu idzie dalej. No dobra, no to w takim wypadku idziemy dalej.
przejrzę tutaj okolice, czy nie schowały się gdzieś te, wiecie, polarne rybki, które ciężko strasznie wyczaić. Schowała się za to paczka amunicji do strzelby, którą nie pogardzę, bo rzeczywiście teraz mamy już jej w miarę rozsądną ilość. Nie chciałem się chować, tylko chciałem stąd wyjść. A, stawaj do walki, gnido! Ale nie w wodzie! Wtedy to już w życiu cię nie ubije. Zdechł. A, bo oni są chyba tacy, że jak padną do wody, to giną. No dobra. W takim razie tutaj jest koniec już etapu. Zobaczymy jak z skillami. Mam nadzieję, że wszystkie wbiłem. Bang! A, trzy się gdzieś uchowały. Pewnie jakieś gówniaki. No ale sekrety wszystkie są. Trochę się musiałem mordować w pewnych momentach, głównie dlatego, że fanatycy powpadali do wody, a pod wodą oni są po prostu nie do zniesienia. No ale tam parę cięć zrobię i będzie okej. Dla was do oglądania. No, udało się wreszcie nagrać kolejny odcinek. Co dalej? Jutro może też coś uda mi się. Mam nadzieję przynajmniej, nie wiem jak będę stał z czasem, ale postaram się coś jeszcze wrzucić. A póki co dzięki wam wielkie za oglądanie. Ja zabieram się za oglądanie meczyków z All-Star z dzisiejszego dnia z Szanghaju, Mistrzostwa Świata w League of Legends. Dlatego, że po prostu wcześniej nie miałem czasu ich obejrzeć, dlatego muszę sobie teraz nadrobić. A jutro jest wielki finał. Jeszcze chyba jeden mecz, z tego co pamiętam. W każdym razie, jeżeli lubicie LoL'a, to naprawdę polecam. Mecze są naprawdę pierwsza klasa. Jest na co popatrzeć. Także ja zawijam się, wam z kolei dziękuję za oglądanie i trzymajcie się kochani. Na razie.